Projekt Komisji Ochrony Środowiska, bardzo prosił pana przewodniczącego o przedstawienie. W sprawie doposażenia ołtarza ortodoksyjnego przy ulicy Aleksandry i ulicy Telewizji w Krakowie w ramach środków na zadania budżetowe. Paragraf 1. Znaczy się, że rezerwy budżetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 1000 zł. Dla doposażenia ołtarza ortodoksyjnego przy ulicy Aleksandry w montaż bramki wejściowej oraz ołtarza ortodoksyjnego przy ulicy Telewizji montaż podestu pod ustawą. Uchwała przeciwko podjęciu. Uzasadnienie. Doposażenie grupy jednostek w wyżej wymienione rozwiązania poprawi bezpieczeństwo oraz władzę komunikacyjną zadania. Proszę bardzo, pani. Ja chciałam się zgłosić, dlaczego komisja nie uwzględnia w swoich zadaniach Ogródka Jordanowskiego w Parku Jeszmanowskiego. Pytałam się dzisiaj specjalnie do mnie na Komisji przez spraw reformy, czy ten ogródek, który jest w Parku Jeszmanowskiego, może być doposażony, żeby pan dyrektor Cebula była pan dyrektor Państwa, jak się nazywa? Wojtas. I powiedziała, że tak. W związku z powyższym, ponieważ ten ogródek nigdy przez Gielicę nie był doposażany, ja nie widziałam w ostatnich latach, ale cały park jest zarządzie z ekipą. Proszę, żeby ten ogródek Jordanowski w Parku Jeszmanowskiego też był ujmowany na doposażenie, bo cokolwiek by się tam wyprowadziło. Dodatkowego. Tym bardziej, że przychodzi tam bardzo dużo ludzi. Już powiem. Znaczy tak, ja w takim razie sprawdzę, bo ja tą informację posiadam sprzed 2 lat. Tu gdzieś na piśmie nawet ta informacja, że nie ma możliwości dopuszczenia przed Radę. Była jednorazowa zgoda, nie powiem, czy jeszcze pana dyrektora chyba Kowala w Zikicie, i wtedy Rada doposażyła ten ogródek. Była jednorazowa zgoda. Nie, to było jeszcze w Zikicie, pan dyrektor Kowal był w Zikicie. To było... Tak. Wtedy była jednorazowa zgoda dyrekcja doposażenia, ponieważ on rzeczywiście jest w zarządzie Zikicie, natomiast nie stanowi własności gminy miejskiej Kraków, ponieważ park jest własnością. Ale tymi przepisami cały ten park na zarząd właśnie zestawiony. Ale nie, może teraz jest. Ja to tak na nieprawdę. Proszę to sprawdzić, bo dzisiaj pytałam w sprawie tego ogródka Jordanowskiego powiedzieć, że Rada Gminy może go poprawić. Dobrze, będę w takim razie wykonał sprawę. Głosujemy uchwałę. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt Komisji Ochrony Środowiska.